Dzień dobry witam Państwa, Bogu Łoziński. Zapraszam na debatę poświęconą reformie sprawiedliwości. Moimi gośćmi są dzisiaj pan wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry Panie Pośla oraz poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Dzień Były dobry. minister sprawiedliwości. Dzień dobry w... panie redaktorze i dzień dobry panie ministrze i przede wszystkim e, dzień dobry dla naszych i widzów i słuchaczy. Zaczniemy od tego, co opozycja nazywa ustawą kagańcową. No tak, pytanie jest, dlaczego nazywacie to ustawą kagańcową, skoro to jest nowelizacja ustaw sądowych, która zakazuje, ogranicza możliwość podważania przez sędziów legalności wyboru innych sędziów zgodnie z obowiązującym prawem. Jak widać to zdanie, które sformułowaliśmy, podziela nie tylko opozycja, ale również opinia międzynarodowych ekspertów. Z przykrością zaznaczam list, który został wystosowany z Kongresu USA do prezydenta Andrzeja Dudy, by właśnie tej usta ustawy kagańcowej nie podpisywać. Panie to poś, nie ale... jest ustawa, ale która dlaczego? cokolwiek reformuje, to jest ustawa, która wprowadza niespotykaną w demokratycznych krajach odpowiedzialność dyscyplinarną i w naszej ocenie, ale również w ocenie Komisji Weneckiej, czy jak widać ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, ona narusza elementarną zasadę niezawisłości i niezależności wymiaru sprawiedliwości. Chcemy reformować wymiar sprawiedliwości. Chcemy robić to wspólnie w porozumieniu. Natomiast od czterech lat żadnej reformy nie ma. Panie ministrze, ja, i, i co pan y, odpowie panu y, posłowi, y, który mówi, że to jest ograniczenie? Wolności, wolności wypowiedzi. Odniosę się najpierw do tej nazwy, bo to jest bardzo ważne. E, ustawa Kagańcowa jest to taki typowy chwyt medialny zastosowany przez opozycję. Zresztą przoduje tutaj pan poseł w e, nazwach typu ustawa Kagańcowa, czy też e, sędziowie dublerzy, czy też neokres. Nie ma żadnego neokres, jest KRS, bo to jest jeden organ taki u, umocowany konstytucyjnie. Jest, są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Tak ukształtowała ten organ, władza ustawodawcza, i tak on funkcjonuje, jak powinien funkcjonować. Jest ustawa, która nowelizuje kilka różnych ustaw, o których rozmawiamy, która w istocie rzeczy konkretyzuje to, co już na dzisiaj jest w kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Ale ze względu na różne wątpliwości niektórych sędziów, przykład chociażby sędziego Juszczyszyna, Solsztyna, który zdecydował się podważać status innego sędziego, co jest rzeczą niedopuszczalną, rzeczą, która nie miała nigdy miejsca praktycznie rzecz biorąc po raz pierwszy zetknęliśmy się z sytuacją, w której sędzia podważa status sędziego, co oznacza, że podważa także w istocie władzę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i władzę narodu w istocie, dlatego, że prezydent wykonuje tę władze wydając akt w imieniu całego narodu. Panie ministrze, tylko jest kwestia jakby zakresu tej ustawy, dlatego, że no niedawno był taki przypadek, że jeden z sędziów napisał, że prezydent Duda jest złym człowiekiem i natychmiast parę godzin później Pojawiła się informacja, że y, Rzecznik Dyscyplinarny wstrzyma dochodzenie. No, jest pytanie, jakby jak to będzie y, stosowane, bo jeżeli to ma być y, dotyczące y, pracy sędziego, prawda, jego jakichś y, y, zaniedbań, y, prawda, czy występowania przeciwko prawu, no to można to zrozumieć, ale y, jeżeli sędzia wyraża swoją opinię na temat prawa, prawa, opinię, prawda, no to dlaczego go ścigać z tego powodu? A tak to, że o tym decyduje. Rzecznik dyscyplinarny, czy wszczyna postępowanie wyjaśniające, czy już w ogóle dyscyplinarne, ale przyzna pan, że podobne historie nie miały w przeszłości miejsca, kiedy byli inni prezydenci, żeby sędzia powiedział, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest, nie wiem, złym człowiekiem, robi to czy tamto. No to jest, wie pan, trzeba umieć odróżnić te trzy władze. Tak jak w Konstytucji jest to podzielone na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Te władze są rozdzielne. I oczywiście one, one się równoważą. One się zazębiają często, natomiast nie może być tak, że władza. Sądownicza wkracza w buty władzy ustawodawczej, czy w przypadku pana prezydenta władzy wykonawczej. To jest jeden z największych problemów. Czyli nie może być czegoś takiego, że sędzia, który powinien być apolityczny, powinien mieć przymiot bezstronności, powinien być człowiekiem, który nie angażuje się w działalność polityczną, nie jest członkiem związku zawodowego, tak ustawodawca przewidział, nie jest członkiem partii politycznej, że sędzia mimo wszystko prowadzi sobie tego rodzaju działalność, bo doprowadza to do sytuacji kuriozalnej, gdzie na jednej scenie staje. Sędzia, który będzie decydował w sprawie kogoś, kto jest oskarżany o korupcję, i razem krzyczą wolne sądy. No przecież to jest kuriozalna historia, przyzna pan. Panie pośle, czy rzeczywiście jest tak, że sędziowie mogą sami z siebie kwestionować zasadność wyboru innych posłów, skoro, sędziów, skoro to odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem? Nie, ma, nie, nie widzą państwo tej problemu jako opozycja? Po pierwsze, ja chciałbym, żeby te standardy, o których mówi pan minister, stosowane były również do tych, którzy byli w słynnej grupie kasta, przez którą pan wiceminister Piebiak, również sędzia, stracił swoje stanowisko. Chciałbym, żeby z równą atencją rozliczać na przykład sędziego, który w mediach społecznościowych dopuszczał się antysemickich wpisów, a jest członkiem KRS-u z, z waszego wyboru. Znaczy, nie może być tak, że działalnością polityczną nazywane jest mówienie prawdy o łamaniu konstytucji. To nie jest tak, że władza, nawet jeśli pochodzi z woli narodu, tak jak Państwo podkreślacie, nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli byśmy szli tokiem rozumowania Pana Ministra, okazałoby się, że sam akt nominacyjny yy, na stanowisko sędziego, którego dopuszcz, dokonuje pan prezydent Rzeczpospolitej nie mógłby nie podlegać żadnej ocenie. Otóż tak nie jest, bo gdyby na przykład pan prezydent dzisiaj na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołał osobę, która ma wykształcenie e, techniczne, nie ukończyła żadnej aplikacji, nie ma wykształcenia prawniczego, w dodatku była na przykład karana. To, idąc tym tokiem rozumowania, nikt nie miałby prawa e, podważać takiej nominacji. Otóż w tym rozumowaniu jest błąd. Ale, w Panie tym pośle... rozumowaniu jest błąd zakładający, że władza może zrobić wszystko, a władza sądownicza musi się temu podporządkować. Równowaga i trójpodział władz polega na tym, że również władza ustawodawcza jest kontrolowana, również władza wykonawcza jest kontrolowana. No i w tym przypadku, bo rozumiem, że problem polega na tym, z tymi sędziami wybranymi przez KRS po 2018 roku, że część sędziów uznaje, że oni nie są legalnie wybranymi e, sędziami. No tak jest, tak jest w przypadku tych sędziów, którzy zadają pytania. I kto ma określać, czy. Sędzia jest wybrany legalnie czy nie? No chyba nie inny poseł. Proszę inny sędzia chyba. Inny sędzia. Czy proszę zwrócić uwagę o co chodzi? Mamy ustawę uchwaloną przez obecną większość parlamentarną, która mówiła, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa w części sędziowskiej będzie składała się z 15 sędziów wybranych przez Sejm. <noise> Pomijam konstytucyjność, nie, ale musieli mieć odpowiednią liczbę podpisów. I teraz ta władza jednocześnie nie chce nikomu pokazać, czy takie podpisy były rzeczywiście, czy były faktycznie. I teraz sędzia, który bada zarzut, że wydający orzeczenie nie jest sędzią w rozumieniu polskiej konstytucji, ponieważ został zgłoszony w sposób niezgodny z prawem, czy nie ma dostępu do dokumentów, znaczy. Dlaczego tak bardzo minister sprawiedliwości, marszałek Sejmu, większość parlamentarna Boi się weryfikacji, czy przestrzegano własną ustawę. Otóż, w świetle tych publikacji medialnych, w świetle oświadczeń sędziów, którzy wycofywali poparcie pod niektórymi kandydaturami, ja śmiem twierdzić, że to jest wybór nieprawidłowy. I teraz mówimy, sprawdzam. Pan minister mówi swoje, ja mówię swoje, i teraz należałoby opinii publicznej pokazać, kto ma rację. Sędzia Juszczyszyn. Badając konkretną sprawę, badając kwestię tego, czy w składzie sędziowskim zasiada osoba nieuprawniona, bo procedura karna, cywilna przewiduje, że wyrok wydany z udziałem osoby nieuprawnionej jest nieważny, i teraz należy sprawdzić, czy ta procedura była właściwa. I o tym mówimy, i o tym mówi Komisja Dobrze. Wenecka, i o tym mówi również opinia Rzecznika Generalnego i kwestia Dobrze. opinii Komisji Europejskiej. Panie Wiceministrze. Kto ma prawo ja, sprawy? Chciałbym się że tak, że. Bo można. Tu jest pytanie, kto ma prawo tak, no decydować, oczywiście. czy dany sędzia jest prawidłowo wybrany, czy nie? Otóż, e, panie pośle, jest orzecznictwo sądów administracyjnych, między innymi orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, niepodlegające absolutnie wątpliwości, że sędzia nie może podważać statusu sędziego. Mało tego, w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na który powołujecie się, jedna z tez dotyczy dokładnie tej sprawy. I tam jest mowa o tym, że nie ma podważania aktu nominacyjnego prezydenta. I to jest coś, gdzie tutaj no, próbujecie państwo zmanipulować jakby całą sytuację, ponieważ nawet sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w jednej z test dokładnie to napisał. Dokładnie to napisał. I to jest jedna rzecz. Oczywiście są przepisy proceduralne, które mówią o tym, że bada się prawidłowość składu i to jest rzecz oczywista, ale ten przepis funkcjonuje do momentu, w którym jest akt nominacyjny prezydencki i de Decyzja, czy ktoś jest prezydentem, czy, czy ktoś jest sędzią, czy nie. Nie ma prawa sędzia podważać statusu sędziego. O tym uczono na wydziałach prawa i tak nadal będzie, niezależnie od tego, co państwo próbujecie zrobić. Mało tego. Państwo podgrzaliście taką atmosferę, że dzisiaj wiele spraw opóźnianych jest przez to, że strony postępowań, ich pełnomocnicy podważają status sędziego. Takie wnioski składają o wyłączenie ze sędziowskiego. Panie Ministrze, a pytanie jest, dlaczego nie chcecie opublikować tych list poparcia? Oczywiście, pan, sąd pan administracyjny, na który pan się powołuje, wydał orzeczenie, że powinny być opublikowane. Tak, ale proszę pamiętać o tym, że po pierwsze jest przepis w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, który mówi jednoznacznie, że załączniki są niejawne. Niejawne. Taki jest nie przepis. Nie ma takiego przepisu. Jest taki przepis. Sprawa druga jest taka, że władza sądownicza to nie jest władza, która stoi ponad wszystkim. To są władze równe, władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. To są władze równorzędne, one się równoważą. Natomiast w tym przypadku proszę pamiętać o tym, że po pierwsze zostało wydane postanowienie o tym przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, żeby wstrzymać się od ujawnienia tych list, i to musimy również wziąć pod uwagę. Ta sprawa zresztą była badana przez jeden z sądów administracyjnych, gdzie w trybie zabezpieczenia proszono, żeby ujawnić dane osobowe, które znajdują się na tych listach i Sąd Administracyjny nie przychylił się do tego, ponieważ to są dwa różne postępowania. Mamy postępowanie sądowe i postępowanie Sądu Administracyjnego, powszechnego administracyjnego. Są dwie różne sytuacje. I proszę pamiętać jeszcze jedna rzecz, na koniec. Ujawnienie tego typu danych w przypadku złamania postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oznaczałoby w praktyce konieczność wypłaty odszkodowań, zapewne. Wielkich odszkodowań przez ludzi. Więc poczekajmy, spokojnie. Panie pośle, absolutnie, rzeczywiście nie, nie można opublikować? Absolutnie to jest nieprawda. Po pierwsze, trudno, żeby pan minister raz szanował wyrok NSA, jeśli mówi o prerogatywach prezydenta, a nie szanował wyroku, który przywołuje pan redaktor, który nakazał nie opublikowanie w rozumieniu publikacji w internecie, tylko w trybie dopuszczenia do informacji publicznej. Państwo w ustawie w ostatniej chwili wrzuciliście właśnie poprawkę, której treści sami chyba do końca nie przewidzieliście. Otóż nie powiedzieliście, że to są informacje niejawne, tajne, podlegają zastrzeżeniu. Powiedzieliście Państwo, że załączniki nie podlegają publikacji. Natomiast każdy dokument, tak jak nie podlega publikacji, Umowa, która jest zawierana przez pana ministra Ziobrę w sprawie, nie wiem, zakupu samochodu, tak ona podlega ujawnieniu w trybie dostępu do informacji. Tego nie przewidzieliście. Ale druga rzecz bardzo istotna: nie może być tak, że jeżeli mamy wyrok niezależnego, naczelnego sądu administracyjnego, to organ administracyjny, jaki jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mówi: My nie, to ja wydam postanowienie, bo idąc tym tokiem rozumowania, to będziemy mieli wyrok sądu karnego, który skaże kogoś na karę pozbawienia wolności, plus dodatkowo nakaże publikację jego danych. I teraz co? Prezes Urzędu powie: Nie, 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 to nie dotyczy. Ale najbardziej kuriozalna rzecz w tej sprawie. Otóż kancelaria Sejmu zgadza się na to żeby udostępnić dane tysiąca osób, które popierały, zgłaszały jedną z pań do KRS-u, panią sędzie, zresztą z naszego regionu, ale z drugiej strony mówi, że sędziowie, ci właśnie, sędziowie wasi, o których mówił minister Ziobro w Senacie, to oni są ponad prawem, to ich danych się nie ujawnia. Nie ma takiej możliwości. Ale panie pośle, jak y, kandydatury były zgłaszane, to te listy poparcia były przez Sejm, jak rozumiem, weryfikowane. Właśnie nie, panie redaktorze. I tu by nie było Wątpliwości. Gdybyśmy my jako parlamentarzyści mogli zobaczyć, sprawdzić w tej procedurze, czy. Są podpisy, czy nie? Od samego początku ta sprawa budzi bardzo duże wątpliwości. Dla, kto to weryfikował? Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Z całym to jest szacunkiem bardzo, do bardzo urzędu. Ciekawa historia, panie minister. I z całym szacunkiem ale, dla ale, pana pośle, ministra. Ale panie ministrze, kto to weryfikował? Ale nie, mo ale nie można pan wprowadzać ludzi w błąd. Nikt. Przecież nie. my nie weryfikujemy takich list. My weryfikujemy, czy ktoś jest. E, minister Sprawiedliwości Mist... weryfikował, czy ktoś jest sędzią, czy nie. Nie wolno weryfikować tego typu rzeczy. O których ale ja No czy weryfikował? Jak. Nie, nie, znaczy nie okłamujmy naszych słuchaczy, czy. czy jest sędzią, czy nie, nie, bo to jest kluczowe. Tak, tak. Natomiast jest inna nie, rzecz ale, ciekawa. Ale nie, inna nie. rzecz kto miał te listy poparcia? Jak to wyglądało? Listy zostały złożone do marszałka. Do ok I co marszałek zrobił? Marsza marszałek no, marszałek Sejmu może wystąpić musi po, odesłał to, żeby, zaraz, żeby zweryfikować, czy ktoś jest sędzią. Tyle i tylko tyle. No. Raz jeszcze. Kto miał dostęp do tych list? Otóż dostęp miał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, bo miał zweryfikować, czy są to sędziowie. Później podobno wróciło to do marszałka Sejmu. Co więcej, nie ma takiej procedury, żeby można było jakieś dokumenty niszczyć, odsyłać. One muszą być w archiwum i prędzej czy później to zostanie Czyli pokazane. Jak rozumiem, zarzut opozycji jest taki, że wśród sędziów KRS-u mogą być tacy, którzy są nieprawidłowo wybrani, Dokładnie, bo, nie, macie... tak, bo nie... nie było odpowiedniej liczby. Osób, które popierały, zwłaszcza, że są bodajże cztery osoby, które publicznie mówią, podpisały, podpisałyśmy się pod jedną z kandydatur i wycofaliśmy podpisy. Poza tym, jeżeli mówimy o uczciwości systemu, o tym takim nowym otwarciu, często o tym jak to państwo chcieliście coś naprawiać, to jednocześnie dlaczego tak boicie się tego podstawowego zarzutu? Ja twierdzę z pełną odpowiedzialnością, że pod tymi kandydaturami podpisali się sędziowie, zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości, prezesi lub wiceprezesi powołani przez ministra sprawiedliwości i te podpisy się powtarzają, że jest to bardzo wąska grupa, która wpuściła do KRS-u swoje koleżanki i kolegów, ludzi zależnych od ministra sprawiedliwości właśnie po to, by minister sprawiedliwości mógł robić, co chce w KRS-ie. Jaki mam argument, jeżeli było głosowanie nad jednym z waszych pracowników? Myślę tutaj o panu profesorze Zaradkiewiczu i. Ta nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie poparła jego kandydatury do Sądu Najwyższego. Przyjechał Zbigniew Ziobro, specjalnie się fatygował, widziały to kamery, było powtórne głosowanie, konsultował się z sędziami, my a potem dziwnym trafem ta o, kandydatura przeszła. To jest dowodzić. niezależność? O znaczy nie, ma nie, dowodzić, nie. dowodzić nie. Jest całego organu. prawdziwej no tezie, tego. którą minister Ziobro powiedział w Senacie. Ja bym... Ale decydowali ja sędziowie. Można... Ja mam takie pytanie, a Gdyby, yy, gdyby te listy zostały udostępnione, opozycji, to sprawa, rozumiem, byłaby zakończona. Właśnie, zaraz odniosę się do tego, ale Jeżeli mam, jest mam też apel do je... pana posła, żeby jednak skracać trochę te wypowiedzi, robić kropki, części, bo ja też potrafię mówić, mówić, hmm. mówić nie da mi się przerwać. Więc hmm. to by było lepsze, tak, dla debaty. Więc Czemu pierwsza nie rzecz jest, o, o... jest konkretny, pierwsza rzecz, jest konkretny przepis, który mówi o tym, że są niejawne załączniki. I się koniec kropka. To nie podaje kropka. do publicznej to jest, wiadomości, to jest, pierwsza, to, jest różnica. to jest To jest pierwsza rzecz. Sprawa druga, e, należy sobie postawić pytanie, po co opozycja tak bardzo walczy o to, żeby ujawnić te nazwiska? No z bardzo prostego powodu żeby przez następne miesiące grillować po prostu tych ludzi. O to Wam chodzi. A dlaczego mówię to dokładnie w ten sposób? No dla, dlatego, że kiedy już się pojawili kandydaci na sędziów w, w Krajowej Radzie Sądownictwa, to pojawiły się również billboardy pokazujące tych ludzi, pokazujące z jakich środowisk się wywodzą. No przecież to jest rzecz niesamowita. Tego nigdy nie było. Ja 50 lat, nigdy nie zdarzyła się podobna sytuacja. Państwo potrzebujecie, żeby potem w niektórych mediach po prostu grillować tych ludzi. O to wam dokładnie chodzi. Dla mnie sprawa jest, sprawa jest jasna i proszę Panie pośle nie wprowadzać tutaj Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z przepisami ustawy ministerstwo weryfikuje, czy ktoś jest sędzią, czy nie. I taka jest rola Ministerstwa Sprawiedliwości. Mhm. To jest zupełnie poza nami. Natomiast jest jeszcze jeszcze jedna rzecz, która jest kluczowa, panie redaktorze, i tutaj yy, chodzi o sprawę dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Bo gdzie jest cała dyskusja na temat Krajowej Rady Sądownictwa? Po prostu państwu z opozycji się nie podoba, że Krajowa Rada Sądownictwa tych 15 sędziów zostało wskazanych przez parlament, przez Sejm. To się państwu nie podoba. Państwo chcieliście, żeby było to w zupełnie innym trybie robione, tak jak było z przez całe. A zgodnie... Co to znaczy zgodnie z konstytucją? Gdzie jest w konstytucji napisane, że parlament nie może tego robić? Gdzie jest napisane, że to sędziowie mają sędziów wybierać? Znajdzie pan taki przepis i pan poda ten przepis. Bo ja nie znam takiego przepisu. W konstytucji... No nie ma, proszę, nie chce się, no Przecież to... możemy, a nie, chce się, możemy odczytać ale ten że przepis. Jesteście proszę, proszę, pamiętać, nie jesteście taki. Natomiast proszę panią. jeśli chodzi o interpretację, nie interpretować. Apeluję nie, o merytoryczną. No bo, a, dobra, ale, no, ale bardzo ważne, no, jest zaraz, będzie, 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 zaraz, 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 zaraz pan poseł odpowie. E, fundamentalne było to, że przez całe lata e, była pielęgnowana idea takiego korporacjonizmu. Tak by było w przepisach, że to środowisko sędziowskie decyduje. Kto obsadzi te 15 miejsc? My stwierdziliśmy, że lepsze będzie dla demokracji w ogóle w Polsce, żeby naród miał kontrolę nad tym, kto zasiądzie w Krajowej Radzie Sądownictwa. I stąd były dwa, dwie możliwości. Albo 25 podpisów pod e, sędzią, albo e, podpisów sędziów, albo hmm. 2000 obywateli. Dwie drogi. Potem trzeba było zgłosić, panie e, pośle swoich kandydatów. Nie zgłosiliście. My to zrobiliśmy zgodnie z konstytucją. Artykuł czwarty, który mówi, że naród bezpośrednio albo pośrednio hmm. decyduje o tego typu rzeczach. Więc nie naruszyliśmy w żadnym razie konstytucji. Nigdzie w konstytucji nie jest napisane, że sędziowie sędziów wybierają. A jest tylko napisane, że szczegóły zostaną ustalone w ustawie. I w ustawie jest napisane, że to naród będzie decydował w takim, a nie innym trybie. A, a, a drę, mam takie pytanie, bo y, ten projekt ustaw sąd, y, dotyczący KRS-u wyszedł z kancelarii prezydenta i tam były o wiele ostrzejsze y, warunki, że na przykład y, trzeba kandydat na sędziego. Musiałby zebrać 2000 podpisów innych sędziów. Wy, żeście w toku prac yy, yy, zmniejszyli to do 25, do 25 osób, co jest odbierane jako, yy, yy, no, że odebrano jakby yy, taką możliwość, yy, jednak, żeby ten sędzia, który się ubiega, miał autorytet i jednak wśród yy, wielu, wielu różnych sędziów yy, no, miał to poparcie. Yy, przy 25 no, jest podejrzenie, że to mogą być no właśnie yy, tylko jedna strona na przykład, prawda, yy, że to nie będzie człowiek z tak dużym autorytetem, jakby było na przykład dwa tysiące podpisów, może być tysiąc podpisów, ale to jednak jest co innego. Dlaczego żeście jakby wybili zęby Panie, temu? Panie redaktorze, jeszcze raz mówię, były dwa tryby. Jeden z trybów był taki, że zgłaszali obywatela i dwa tysiące tych podpisów było. Z drugim tak przyjęto, że 20, 25 podpisów sędziowskich decyduje o tym, że ktoś jest zgłaszany jako kandydat. Każdy miał prawo zgłosić swojego Kandydata. Opozycja, ale, a gdybyście na przykład opozycja by się zgodziła. Ale gdyby opozycja, było się, na nie, ale, ale opozycja hmm. się na nic nie zgadza, bo opozycja kwestionuje zupełnie coś innego. Opozycja nie chciała, żeby w ogóle Parlament decydował o tym, że te 15 miejsc jest obsadzanych przez parlamentarzystów, czyli przez naród. Panie Oni tego pośle, nie chcieli. Mam je, takie nie, pytanie. Już, musimy, w, panie w związku, redaktorze, przepraszam, ale. W związku z się dyskutować na argumenty, jeżeli druga strona nie może przedstawić swoich. Pierwsza rzecz absolutnie nieprawdziwa dziwe jest to, o czym mówi pan minister, że dokumenty zgłoszeniowe są tajne. Artykuł 11c Mówi ty ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, który wy przyjęliście. Mówi o tym, że zgłoszenie kandydatów marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości z wyłączeniem załączników. Czyli nie publikuje się załączników, no tak. ale to nie oznacza, to że one to są to tajne. Prawda. Dlatego, że jest wiele takich rzeczy, których nie publikuje się, a są dostępne w trybie informacji publicznej. I teraz Naczelny Sąd Administracyjny właśnie to orzekł. A mimo tego marszałek Sejmu nie wykonuje prawomocnego wyroku. Jest różnica między tajnym dokumentem, a dokumentem który, dostępu do informacji publicznej. Drugi bardzo ważny element. Dlaczego był taki tryb? W przeciwieństwie, nie jesteście narodem, panie ministrze, jesteście grupą posłów wybranych w demokratycznych wyborach przez obywateli. Absolutnie zgadzam się. Mog może mi się nie podobać, jestem demokratą, szanuję ten wybór, ale nie macie Zresztą prawa nie naruszać 4, 4, konstytucji. Nie macie prawa wprowadzać ustroju, który narusza artykuł 173 Konstytucji, bo o ile jest mowa w artykule 8 o równowadze władz, o tyle w artykule 173 Konstytucji jest mowa o odręb... o odręb w 10 oczywiście. Pośle. Moment. Znaczy o panie redaktorze można mówić o odrębności władzy sądowniczej. I teraz cała ta procedura, ona niczego w sądownictwie nie, na, nie naprawia. Dlaczego się tak boicie? 25 osób to są osoby, które są zatrudnione w ministerstwie lub były w Ministerstwie Sprawiedliwości, to są sędziowie powołani przez pana ministra Ziobrę na stanowisko prezesów, wiceprezesów, tu nie ma żadnego hmm. narodu, tu nie ma żadnego suwerena, tu jest grupka, która postanowiła opanować KRS tak jak powiedział pana szef. Bo to byli ludzie, wysłaliście tam ludzi, którzy są tacy, którzy wykonają to, Panie co po, robicie. Panie pośle, no, to jest istota, nie żadna reforma. Czyli jak rozumiem, istota zarzutu jest taka, że yy, KRS wybierany w ten sposób przez posłów, wy tego krs nie uznajecie. Do tego to się sprowadza, reszta jest konsekwencją. Czy KRS w naszej ocenie i w ocenie również ekspertów Komisji Weneckiej, Komisji yy, Europejskiej, jest niezgodny z podstawową zasadą odrębności władzy sądowniczej od... Polityków, czyli władzy ustawodawczej, i polityków, czyli władzy wykonawczej. Odrębność polega na tym, i niezależność KRS-u gwarantowana w konstytucji jest właśnie po to, by ani opozycja, ani opcja rządząca nie mogła mówić, że ma swoich sędziów. Pan minister mówi mogliście zgłosić swoich sędziów. Tu się różnimy. Ale jedna rzecz. Pan mówi o billboardach. Znaczy to jest już szczyt naprawdę hipokryzji. No kto zrobił za publiczne pieniądze billboardy o polskich sędziach? Fundacja Narodowa zamiast promować Polskę za granicą, zrobiła gigantyczną akcję, która co przyniosła? Że teraz już zaufanie do wymiaru sprawiedliwości spada z dnia na dzień i to jest niestety wasza wina. Jeżeli jedynym argumentem jest słynna wiertarka, znaczy to jak można tak rozmawiać dla, o reformie wymarzenia? Tylko jest pytanie, kto ma o tym decydować? Bo ja rozumiem, że może opozycja mieć swoje zdanie, mówić, że to jest sprzeczne z konstytucją, to nie jest ten sędzia, jest tak wybrany ten sędzia, inaczej, ale jest pewien porządek prawny. I o tym, że y, przepisy KRS-u są y, zgodne z konstytucją, no wypowiedział się w, y, w marcu zeszłego roku Trybunał Konstytucyjny. To znaczy, jakby rodzi się pytanie, że opozycja. Mówi, że coś jest niezgodne z konstytucją, natomiast sama, podważając KRS, podważając sędziów, to jest 500 sędziów, wprowadza kompletny chaos. Przez nowy KRS zostało już wyznaczonych 500 Aha. sędziów. Opozycja sama. Wprowadza tak naprawdę chaos i y, w ten sposób y, jakby wymiar sprawiedliwości zostanie to no, kompletnie zablokowany. Panie redaktorze, nie może znaczy, być jakby tak, jakby sami, ktoś... sami nie przestrzegacie jakby nie. prawa, które y, w Polsce obowiązuje, kto ma decydować o tym, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, czy nie. Gdybyśmy mieli Trybunał Konstytucyjny. W którym nie ma trzech sędziów wybranych w sposób niezgodny z polską konstytucją, wbrew orzeczeniu z grudnia 2015 roku. Gdybyśmy mieli tam prezesa, która, który zostałby wybrany w sposób zgodny z konstytucją, wskazany prezydentowi przez zgromadzenie ogólne, a nie grupkę sędziów, to wówczas moglibyśmy mówić o konstytucyjnej kontroli. Czy tu jest pies pogrzebany? Znaczy tu jest cały problem, z którym my się nie zgodzimy nigdy z panem ministrem. My twierdzimy, mówię, Ci, którzy sto że cały problem zaczął się od tego, że wyeliminowano z, po z polskiego porządku konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny jako niezależny organ. To było potrzebne tej władzy, żeby później można było wszystko uchwalić, a pani Przyłębska wyznaczy taki skład, jak jej się podoba, żeby klepnąć Panie, to, co e, sobie wymyślał na Nowogrodzie. Znaczy nazywajmy rzeczy po imieniu. Tylko idąc tym tropem rozumowania, poprzedni, poprzedni Sejm wybrał też na zaś dwóch sejmów. Oczywiście. Trybunał Konstytucyjny i to zrobiliście wy, jako Platforma tylko jaka jest? Dziękuję za to pytanie. Jaka jest różnica? Myśmy oddali tą ustawę pod osąd Trybunału i dostosowaliśmy się do wyroku Trybunału. Trybunał powiedział, dwóch sędziów wybranych było w sposób niezgodny z Konstytucją i na to miejsce została wybrana pani Julia Przyłębska i pan Pszczółkowski przez większość parlamentarną. Ja to szanuję. Ale jednocześnie w sposób niezgodny z konstytucją na miejsca trzech prawidłowo wybranych sędziów, w sposób nieprzewidziany w żadnej procedurze wybrano trzech sędziów dublerów. I dlatego ja ich tak nazywam, bo tak ich nazwała doktryna. I teraz, jeżeli w składzie orzekającym nadal Trybunału Konstytucyjnego jest trzech dublerów, no to, by, to jak nazwać taką kontrolę konstytucyjną? Tak, tylko że jakby opozycja a, stawia się jakby w tak takiej pozycji jakby ponad, że decyduje, co nie. jest, co nie. Ale to ten Trybunał przepis, Konstytucyjny który, ten, w grudniu 2015. przepis, orzek, przepis nie dotyczący my. tego, czy politycy, czy sami sejmowie, czyli ten fragment Konstytucji, no, naprawdę jest taki, że jest do interpretacji. Panie, panie, Ale chciałbym panie, się, się odnieść. Panie, panie Chciałbym się odnieść też do tego, bo to jest ważne. Właśnie to jest pytanie... Yy, dlaczego wy wprowadziliście tą ustawę yy, nową, dyscyplinującą yy, i jak rozumiem chodziło o yy, niebezpieczeństwo tego chaosu? Tak, ale zanim do tego przejdę, to chciałem się też odnieść tutaj do pewnej rzeczy. Znaczy, dlaczego tak jest, a nie inaczej dzisiaj w polskiej rzeczywistości politycznej? Otóż opozycja, pomimo tego, że już cztery lata minęły, przeszło od wyborów nie tych, tylko poprzednich, cały czas nie może pogodzić się z tą porażką. Cały czas państwo się nie możecie pogodzić. I dlatego doprowadzacie tak naprawdę do destrukcji. To wy doprowadzacie w wymiarze sprawiedliwości. Chociażby samym nazywnictwem, ustawa kagańcowa, sędziowie dublerzy, to co pan mówi, tutaj, i tak dalej. To znaczy, że nie szanujecie państwo organów konstytucyjnych. Nie szanujecie. E, to jest jedna rzecz. Nie ma sędziów naszych czy waszych. Jeżeli już, to to wasi przedstawiciele mówili, no, no. że to musiał być nasz sędzia, bo zdecydował tak czy inaczej. To, co powiedział pan minister Ziobro, było w zupełnie innym kontekście. Tam. I pan to. Tak. Jak obrażał prezesa Rzeplińskiego dobrze, też innym ale w kontekście czy dobrze, no akurat, akurat jeżeli chodzi o prezesa Rzepińskiego, którego pan broni, to on kilka lat temu powiedział, że mu bardzo blisko w poglądach do państwa. Jakoś to nikt o tym nie mówił, jakoś to państwa nie bolało. Jakoś państwa nie bolało, że z profesorem Rzeplińskim byliście w siedzibie platformy i sędziowie inni byli, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, inni sędziowie jakoś to pana nie bolało. Bo nie tak, się że do pana do nie bolało, parlamentu. kiedy jeden ja bym... z sędziów powiedział, że pojedzie do KPRM-u i zapozna A, premiera z dokumentami. Argumentował. Też, też nie było. Uby o argumentację Natomiast merytoryczną. Natomiast merytoryczna prawda? jest taka. Artykuł 187 Konstytucji. Kwestia dotycząca składu i trybu wybierania Krajowej Rady Sądownictwa. Napisane jest, że z Trybuna Krajowa Rada Sądownictwa składa się i tutaj są wymienione poszczególne, e, e, poszczególni członkowie. Punkt drugi. 15 członków, bo to o to chodzi. 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, Sądów Powszechnych, Sądów Administracyjnych, Sądów Wojskowych. Gdzie jest napisane, że ci ludzie mają być wybrani hmm. przez sędziów? Gdzie? W którym miejscu to jest debata, która się spośród. toczy od początku. No spośród, Z ale, spośród. ale kto wybiera? Tu chodzi o to, kto decyduje. Odsyłam do języko -znawca. Mam pytanie do y, pana y, y, posła Budki. Jak rozumiem, kwestionujecie, prawda, sposób wyboru KRS-u obecnego, ale jednak wasz kandydat, y, wasz y, senator Bogdan Zdrojewski został... Y, Parę dni temu wybrany do nowej KRS, czyli jakby uznajecie ją, czy nie uznajecie? Panie redaktorze, no my mówimy o 15 sędziach wybieranych w sposób niezgodny z konstytucją. Sejm wybrał czterech przedstawicieli, Senat dwóch. To są osoby, które, co do których wyboru nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. I tutaj nikt nie kwestionuje prawo, prawa większości parlamentarnej do tego, żeby wybrać w Sejmie czterech przedstawicieli, czy w Senacie dwóch. E, senatorowie, którzy zostali tam wybrani są po to, żeby Ten właśnie mieli dostęp informacji, do informacji, żeby mieli, e, żeby mogli opinii publicznej pokazywać, co dzieje się wewnątrz. Żeby właśnie pokazywali, w jaki sposób następują teraz nominacje. Żeby pokazać, że ludzie, którzy tam zostali wybrani w sposób, nie, przez parlament sędziowie, w jaki sposób oni postępują. I tutaj o, tak samo jak ja nie kwestionuję prawa prezydenta Rzeczpospolitej, jest wprost w Konstytucji wyrażony do, do wskazania przedstawiciela. Tak jak nikt z nas nie będzie kwestionował, że minister Zbigniew Ziobro jest członkiem KRS-u, bo to wynika wprost z Konstytucji. A... Natomiast ja gwarantuję, że nasz przedstawiciel nie będzie brał udziału w żadnych decyzjach, które są podejmowane przez KRS, dlatego że wychodzimy z prostego założenia, że nie można brać udziału w głosowaniach czy w podejmowaniu decyzji z osobami, które są wybrane naszym zdaniem niezgodnie z prawem. I tu się różnimy, ale dostęp do informacji, pokazywanie opinii publicznej, co tam się dzieje, to jest święte prawo no, każdego pozycji, przedstawiciela. Także żeby wynagrodzenia też nie brał, skoro nie chce uczestniczyć w pracę, każdego pan przedstawiciela. Panie pan pośle, ale jest takie pytanie, bo cała ta, przynajmniej ta część reformy dotycząca KRS-u, jej podstawą jakby było to, że zostało zaburzone równowaga trzech władz. I że władza sądownicza, tutaj argumentowano, jakby funkcjonuje poza jakimkolwiek systemem kontroli, ponieważ sama wybiera swoich spośród sędziowie, wybierają swoich sędziów, sędziowie się łagodnie nawzajem traktują, Ta, te, te wyroki jakby dotyczące sędziów no są, można tutaj przytaczać, tutaj PiS jest tym bardzo dobry i całą listę może przedstawić i czy to nie jest tak, że Sędziowie y, pomylili niezawisłość, niezależność y, y, z bezkarnością. Czy jeżeli mówimy o bezkarności, to y, absolutnie zgadzam się, że nie powinno być bezkarności. Mamy wiele przypadków takich, gdzie Sejm w zeszłej kadencji nie zgadzał się na uchylanie immunitetów parlamentarzystom opcji rządzącej, tylko Ale mówimy dlatego, o sędziach. by nie stanęli przed sądem. Więc bądźmy uczciwi. Absolutnie nie ma żadnej reformy KRS-u. To, co mówi się pod tymi bardzo szczytnymi hasłami, o których pan redaktor mówi, absolutnie mija się z rzeczywistością. Wybrano grupę 15 osób, zależnych, większość z nich, zależnych od ministra sprawiedliwości, którzy swoją karierę zawdzięczają decyzjom ministra Ziobry, tylko po to, by do polskiego sądownictwa albo wpuszczać albo awansować ludzi, których tak jak pan minister Zbigniew Ziobro powiedział w senacie, którzy będą polonii tej pytanie, partii rządzącej. Zaraz, pytanie jest takie, czy jest problem bezkarności sędziów i tego, że y, są pewnym państwem w państwie i nie ma jakby kontroli tej równowagi, tego balansu, czy nie ma tego problemu według pana? Jest absolutnie nieodzownym, by procesy dyscyplinarne były wprowadzone w sposób transparentny, by były szybkie, by opinia publiczna nie miała wątpliwości co do słuszności tego typu werdyktów, ale nie można robić tak, że KRS albo sędziowie są tam wysyłani po to, by właśnie promować tych, którzy będą usłużni władzy. Bo co się dzieje obecnie? Jest świetny przykład. Rozmawiajmy na, o konkretnych przykładach, jak wygląda pojmowanie wymiaru sprawiedliwości przez obecną władzę. Jeżeli sędzia na przykład nie zgadza się na zastosowanie środka, jakim jest areszt tymczasowy. Mnie też może sprawa bulwersować, natomiast ja nie wysyłam prokuratora, żeby teraz ścigał takiego sędziego. Ja też zgadzam się z panem ministrem, że bulwersujące jest to, że na przykład ktoś, i cieszę się z tego, że pan również się tym zajął, jak ktoś znęcał się nad zwierzęciem i trzeba jak najszybciej taką sprawę, zająć się taką sprawą w sądzie. Tylko, Tylko jeżeli sędzia teraz nie stosuje aresztu tymczasowego, ponieważ jest przepisy uchwalone przez parlament nie przewidują wyższych sankcji, nie ma obawy matactwa, bo człowiek się A zgłosił, przyznał. A skąd pan to wie? To w... Ale pan jak widać to wie. No ja bo to pan, wiem, dlatego bo pan nagle... Kim pan jest, żeby pan interweniował? No pan wystarczy jest sobie, politykiem. Wystarczy sobie, wystarczy sobie media przeczytać, żeby wie znaczy, pan jest. I panie redaktorze, i to jest klucz. Jeżeli za wymiar sprawiedliwości biorą się populiści, którzy mediami kierują się, a nie literą prawa, to niestety, to piszmy panie w ogóle pośle, wyroki w postaci ankiet, to, to, panie To nie ministrze. są merytoryczne argumenty. Ale... Nie, to są, no bo jeżeli, znaczy, panie redaktorze... Już już, 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 to. Pan, to kilka rzeczy. Znaczy, Z KRS przyszedł pan do znaczy, środków zapobiegawczych. Problem jest taki, że politycy mają straszną chęć pisania hmm. wyroków sądowych, że odrębność władzy sądowniczej jest po to, by właśnie w takich sytuacjach hmm. nie kierować się emocjami, a literą prawa. Ja rozumiem, że fajnie się gra na emocjach ludzi. Fajnie się mówi o tym, że ja bym Coś zrobił lepiej. Ale jakby pan chciał pisać wyroki, to pan byłby sędzią. Dajmy głos. To panu. Jest ja jedno mam takie pytanie, bo rozumiem tą całą koncepcję, że sędziowie byli według prawda, obozu rządzącego nie poddawani dostatecznej kontroli za swoją złą pracę. Yy, tylko tutaj jakby jest pytanie, czy to nie poszło za daleko? Jeżeli na przykład rzecznika dyscyplinarnego może powołać prezydent, czyli polityk, prawda? Czy może powołać yy, minister, minister, sprawiedliwości. minister sprawiedliwości? No to jest pytanie, czy jakby tutaj, jakby, czy ta kontrola rzeczywiście polityczna nie jest za bardzo? Ale Zawsze tak było, że minister sprawiedliwości decydował o rzecznikach dyscyplinarnych i proszę pamiętać, że ostatecznie w sądach dyscyplinarnych zasiadają sędziowie. Sędziowie, to sędziowie rozliczają sędziów, a nie minister sprawiedliwości, to często taką rzutę medialną opozycja robi. Natomiast sprawa Albo pierwsza... Bo, bo chciałem się odnieść do tego, co pan Hmm. Ja, ja mam żal o jedną rzecz przede wszystkim o to, że Państwo potraficie jechać do Brukseli i donosić na nasz kraj, na ludzi. Którzy mieszkają w naszym kraju, to jest szczególnie źle odbierane. Bo jeżeli pan Grocki, który dzisiaj. Pan marszałek Senatu trzecia osoba w państwie, panie ministrze. No pan ja... Grocki jako jeden z senatorów marsza... marszałek, nie, marszałek Senatu. Marszałek Grocki, różnimy a. się w tym. Pan Grocki, to ja jeżeli, nie mówię pan to tak, pan Prezes. pan mówi Dancy pani Przyłębska, więc też proszę używać tak, jak, jak jest tytuł. Przy, pani Prezydent. do, do meritum. Więc no. kwestia jest taka, że jeżeli pan e, marszałek Senatu jedzie do Brukseli. Jeżeli tam się spotyka z panią komisarz Jurową, narusza zasady prowadzenia polityki zagranicznej, zaprasza Komisję Wenecką, łamiąc łamiąc polską konstytucję, jest. gdzie są dwa przepisy... Przepraszam, jestem w katolickim radiu, nie było Jezu, ale no... no nie no ty... trzeba przywoływać pana, pana Boga tutaj, Jezusa, e, tylko przeczytać wróćmy, sobie konstytucję 133 13, 146. Są dwa przepisy konstytucji, które mówią o tym, e, kto może decydować o tym, hmm. kogo zapraszać do, tak, spośród takich organów jak Komisja Wenecka. No, no, jest to, to, ale to Panie jest Wynastorze, bardzo ważne, ja jeżeli mogę. To jest, mogę. Tak, to 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 jest pierwsza rzecz. Jeżeli znaczy, choć, ja nie przeszkadzałem? No przecież Pan pięć minut mówił przed chwilą. Więc nie wolno tego robić, bo to znaczy, że ktoś się stawia ponad wszystkimi. Więc myślę, że się powinien pan marszałek Senatu dzisiaj bardziej jednak rozliczać przed ludźmi, czy były łapówki, no nie, czy nie. No to już jest jeździć, skandal. Nie wjeździć do Znaczy, kończmy tą debatę, panie, bo to jest naprawdę jeździć do, do, skandal. do Brukseli i zapraszać inne organy do na Jeżeli chodzi o skupienie się na wymiarze sprawiedliwości, to jeżeli. Co pan powie o piebiaku i hejterach, jeżeli mówimy o. Pan minister piebiak powie do o podanie... Pan minister Priebek podał się do dymisji, natomiast A pan Kwiatkowski, nie było który. Nie było. Nie było. Mhm. To już sąd decyduje. decyduje. To już, sen, to już sąd decyduje. Trochę obniżyć Natomiast jeżeli chodzi o pana Kwiatkowskiego, który był z państwem związany, dzisiaj będzie w Krajowej Radzie Sądownictwa człowiek, na którym ciążą oskarżenia. Nie jest tak? Hmm? No jest tak. No, pan się pytanie pana, do pana posła. Się posła. Jeszcze jedna rzecz, panie, panie Nie, no. redaktorze, przepraszam. Bo pan poseł poruszył temat, który rzeczywiście medialnie się przewijał. Ostatnio chodziło o zabicie y, zwierzęcia przez jedną z osób. Rzeczywiście dziennikarze zwrócili się do Ministerstwa Sprawiedliwości, czy będziemy interweniować. W tej sprawie, naturalnie, że interweniujemy w tego rodzaju sprawach, bo powinniśmy interweniować, bo nie może tak być. Jeżeli sędzia decyduje się o tym, żeby nie stosować tymczasowego aresztu, ma prawo do tego, ale równie dobrze powinien zastos może za za zastosować, nie musi. Pan mówi, że przesłanek nie ma takich, no jest matactwo. Pan się pyta, skąd ja wiem? No wystarczy logiki trochę włączyć myślenia. E, panie Panie Pośle. Panie pośle, mam takie pytanie. Bo, bo pierw... tego, że to się, nie, to się. Nie, nie, panie redaktorze, ja nie chcę Be... panu psuć, tylko jeżeli ktoś posługuje się argumentami na przykład do komisji. Genetskiej. Właśnie o to chciałem się spytać, no bo jest jakby z drugiej strony moment, w którym jakby opozycja prawda, zwraca się do y, Parlamentu Europejskiego. Y, pan marszałek Roski rozmawia z przedstawicielką Komisji Europejskiej, czyli jakby sprawa naszego reformy w miarę sprawiedliwości, naszego sądownictwa jest, pojawia się na arenie międzynarodowej i tutaj jest jakby zarzut, że wy działacie przeciwko polskiej racji stanu, działacie przeciwko, przeciwko Polsce, używacie jakby tych instrumentów, Międzynarodowych do walki politycznej. Jakby pan na ten zarzut odpowiedział? Po pierwsze, minister Zbigniew Ziobro w 2014 roku w Parlamencie Europejskim donosił na Polskę, twierdząc, że wybory samorządowe były sfałszowane. Znaczy to jest skandal. Mówiło o fałszerstwie, podczas gdy Sąd Najwyższy był uprawniony do badania tego. Dobrze, a Więc teraz? idźmy, znaczy bądźmy przynajmniej w tym zakresie w jakiś sposób logiczni w tym, co mówimy. Druga rzecz. To minister Waszczykowski za pie pierwszym razem zaprosił Komisję Wenecką. Kolejny element. Marszałek Senatu Zgodnie z regulaminem ma obowiązek reprezentować Senat. Ja wolę, żeby marszałek Senatu spotykał się z komisarzami w Unii Europejskiej, aniżeli obściskiwał się z Łukaszenką, jak robił to marszałek Karczewski i twierdził, że jest ciepłym człowiekiem, bo to była wbrew polskiej racji stanu. I wreszcie ostatnia rzecz. Gdyby Ministerstwo Sprawiedliwości miało rzetelne argumenty, a nie tylko propagandy, to nie balibyście się spotkać z przedstawicielami Komisji Weneckiej. Co więcej, co jest najstraszniejsze w tej całej waszej narracji, jej nawet nie kupują nasi najpoważniejsi sojusznicy za oceanem. Bo jeżeli dzisiaj jest list do prezydenta Andrzeja Dudy od szefa jednej z najważniejszych komisji w kongresie, a czy no to, panie ministrze. Naprawdę zastanówcie się, co będzie hmm. dalej. Jeśli w tym liście mówi się wyraźnie, że absolutnie schodzimy z drogi, którą wyznaczyliśmy 30 lat temu, demokratycznych hmm. przemian, trójpodziału władzy, właśnie do rozwiązań, które są znane krajom z demokracją nie mającym nic wspólnego, to wasza narracja nie przechodzi testu praw. Panie prawdy. pośle, podał pan przykład ministra Ziobry czy yy, marszałka Karczewskiego jako negatywny, a... Wasze działania uważa pan za pozytywne? Czy nie ma zagranicy w Unii Europejskiej? My wszyscy jesteśmy w jednej hmm. wspólnocie. Wymiar sprawiedliwości, jego organizacja pozostawiona jest krajom członkowskim, ale niezawisłość sędziów i niezależność wymiaru sprawiedliwości jest wpisana w zasady traktatowe. I teraz, jeżeli nasi hmm. partnerzy mówią tak, zastanówcie się, co robicie, bo może się okazać, że naruszycie te zasady traktatowe, czy to jest rozmowa, wśród swoich, a nie za granicą. Panie Ministrze, Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o prowadzenie środków tymczasowych dotyczącej Izby Dyscyplinarnej, czyli praktycznie zawieszenie działania tej Izby. Czy jeżeli CUE wyda taki, taki, wprowadzi te środki, czy dostosujecie się do wyroku CUE w kwestii... My zawsze, panie redaktorze, dostosowywaliśmy się do orzeczeń, chociaż proszę pamiętać, że chociażby kilka dni temu Sąd Najwyższy Hiszpański jednoznacznie nie dostosował się do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Polski, ale czy polski rząd się dostosował? Tylko, że w Hiszpanii akurat nie ma takiej opozycji, jaka, jaka jest w Polsce, na co my cierpimy i naród cierpi z taką opozycją. Natomiast mogę, powiem tak: merytorycznie jest tak. Kilka miesięcy temu, kiedy skarga była składana przez Komisję Europejską w sprawie postępowania, dyscyplinarnych, to wówczas złożono jednocześnie wniosek o to, żeby tą sprawę rozstrzygnąć w trybie pilnym. Tak zrobiła Komisja Europejska. Złożyła taki wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co zrobił prezes Trybunału? Odmówił. Dlaczego odmówił? No najwyraźniej postępowania, które są prowadzone w oparciu o zmienione przepisy nie grożą Nieodwracalną szkodą, która by powodowałaby konieczność w pilnym trybie rozstrzygnięcia tej skargi. Co to oznacza, że w zwykłym postępowaniu będzie ta sprawa trwała około dwóch lat. Mija dwo, kilka miesięcy i złożony jest ten środek, o którym pan e, redaktor przed chwilą mówił, czyli chodzi o e, wniosek o to, żeby zastosować czasowym, tak, Czyli, zawiesi czyli zawiesić izbę dyscyplinarną. Mhm. Co się zmieniło w tym czasie, to ja naprawdę nie wiem, e, ponieważ to jest bardzo podobny środek w tym momencie. Co, jako nie Trybunał Sprawiedliwości, no mam nadzieję, że tak samo jak w przypadku pierwszego razu. Ale trzeba też ludziom wytłumaczyć, bo czym jest izba dyscyplinarna? Izba dyscyplinarna jest sądem przede wszystkim dla sędziów. Przede wszystkim dla sędziów. Panie tutaj poseł kilkanaście minut temu wyśmiewał, że będzie wiertarka i tak. Oczywiście, bo to jest haniebne, jeżeli kradzione są przez sędziów, części do wiertarki, nie, spodnie, nie, kiełbasa, no to... pendrive'y, czy to. Co jest e, dosyć ciekawe, bo każdy miał okazję samo e, najważniejszy dowód widzieć. 50 zł, które zostało, zostawi, które zostało wzięte przez sędziego na stacji paliw, każdy mm. miał okazję widzieć. Dobrze. Przepraszam, każdy byłby skazany. Pan, ja, pan poseł również. Natomiast pan sędzia nie został, został niewiniony, bo przez roztargnienie to wziął. Czy to ludzi boli? No boli, coś takiego bardzo boli. Rodzi się pytanie, co dalej? Dlatego, że już z tej debaty widać, yy, prowadzi ona do dużych emocji. Yy, no, cała Polska też ma okazję obserwować posłów i ministrów, i też wymiany zdań, yy, które no nawet tutaj w studio w przyjaznej atmosferze, no, yy, temperatura mocno podskoczyła. Yy, czy, yy, pytanie do obu panów. Czy idzie się jakieś wyjście? Dlatego, że na razie wygląda na to, że yy, jakby no, idzie się na zwarcie, idzie się na bardzo, yy, na bardzo mocne, yy, mocną konfrontację, yy, która jak wracam do tego, no, pojawia się pytanie o rację stanu, czyli o w ogóle polski wymiar sprawiedliwości, czy on nie zostanie, no, nie, nie rozsypie się poprzez ten konflikt. Pytanie najpierw do posła Budki: Czy pan widzi jakąś możliwość, nie wiem, minister Gowin proponuje, żeby usiąść w jakimś węższym gronie, żeby próbować się zastanowić, żeby jeszcze jakby porozmawiać o tym wszystkim. Jak, jak pan to widzi? Albo jakie są warunki brzegowe opozycji? Przede wszystkim to, by wprowadzać realną reformę wymiaru sprawiedliwości, a takiej nie ma od czterech lat. Postępowania trwają dłużej, koszty sądowe są większe, obywatele tracą zaufanie do sądów. Niestety, zamiast propozycji dotyczących rzeczywistych zmian, mamy ciągłą karuzelę kadrową. Nie może być tak, że politycy będą układać, w jaki sposób będą funkcjonowały sądy jak będą wydawać orzeczenia. To, co zrobiono z KRS-em jest najlepszym przykładem tego, że chodziło tylko i wyłącznie o kadry. Chodziło tylko i wyłącznie o to, by uzależnić sędziów od polityki. I teraz już te ja bardzo cieszę się, padły. bardzo cieszę się z takiego, z takiej deklaracji Jarosława Gowina. Dziwię się, że ona jest tak późno, ale przypomnę, że Jarosław Gowin był tym, który głosował za wszystkim, ale się nie uśmiechał. I teraz hmm. dla niego jest test. Znaczy test, czy będzie dokładnie tak samo zachowywał się, kiedy wysadzano w powietrze jego reformę procedury karnej, kiedy minister Wójcik i minister Jaki mówili z trybuny sejmowej, że była to reforma tylko dla bogatych. I ja musiałem bronić, gdy pani premier Szydło spuszczała głowę Jarosława Gowina, wicepremiera tego rządu, pośle... przed zarzutami, że jego reformy były e, e, przeciwko ludziom biednym. Znaczy to jest absurd. Ja chcę rozmawiać, ale to powinniśmy robić wśród ludzi, którzy rozumieją ten, tę fundamentalną zasadę. Pośle, że posłowie... z tego co... Senatorowie czy ministrowie nie mogą pisać wyroków sądowych i sądów zastępować. Na moje pytanie, czy jest możliwość e, rozmowy? Powiedział pan, że tak, po czym jakby wysunął cały szereg prawda, streszczonych argumentów e, e, wobec drugiej strony, co raczej nie służy, ale nie służy rozmowy. Ministrem sprawiedliwości, ale teraz jest, potrafiliśmy. Ale wspólnie, teraz nie tanie. Ale podam do... przykład. Wspólnie pana ministra jeszcze wtedy nie było w parlamencie, ale w parlamencie, kiedy ja szefowałem komisji kodyfikacyjnej, przeprowadzaliśmy zmiany które nie budziły emocji, które poprawiały wymiar sprawiedliwości. Ja do teraz jestem wdzięczny posłom Prawa i Sprawiedliwości, że w 2015 roku potrafiliśmy wspólnie uchwalić ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej. Były obszary, na których potrafiliśmy działać wspólnie. Tak, ale chodzi o Niestety, teraz. Niestety teraz absolutnie nie ma żadnej reformy wymiaru panie, sprawiedliwości. Panie, yy, panie ministrze, czy, są, czy jest w ogóle możliwość o tym jakby, po tych wszystkich argumentach, po tej dzisiejszej debacie, żeby usiąść w gronie jakimś węższym autorytetów i spróbować jakby znaleźć jakieś wyjście, dlatego że naprawdę wiele osób no, jest głęboko zaniepokojonych, co będzie dalej z wymiarem sprawiedliwości, no bo może się okazać, że się rozsypie. Jak, jak pan to widzi? Czy jest możliwość jakiegoś, jakiegoś porozumienia i wyjścia jakby z tej sytuacji? Czy to będzie dalej tak jak jest? Dyskusja, panie redaktorze, wygląda mniej więcej tak tutaj w tym studiu od czterech lat, że próba jakiegokolwiek jakikolwiek dotknięcia wymiaru sprawiedliwości jest kontestowana przez opozycję. Pan poseł powiedział, że tylko interesujemy się zmianami kadrowymi, co jest całkowitą nieprawdą. To jest właśnie coś, czego pan nie potrafi zaobserwować od kilku lat. My zmieniliśmy procedurę cywilną, zmieniliśmy procedurę karną. To my się zajęliśmy sprawą dotyczącą przestępców, nie, którzy nie płacili alimentów. My to zrobiliśmy, wy nie. Zajęliśmy się sprawą dzieci. Ja pamiętam, jak przyszedłem do Ministerstwa Sprawiedliwości, jaki wielki problem był. Państwo prawie nic nie zrobiliście w tym temacie. Tak jest prawda. To my się zajęliśmy mafiami vat Wy, państwo, nic nie robiliście w tym temacie. To my się zajmowaliśmy mafiami lekowymi, żeby emeryci ręciści mieli leki, a państwo na kilka miesięcy przed wyborami w ogóle sobie tryb zmieniliście. I dlatego był kryzys żeby, lekowy. Żeby była kwestia, żeby zdepenalizować tego rodzaju z... działania mafii lekowych. Ma... Mówię to publicznie hmm. i całkiem świadomie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Yy, będziemy reformowali wymiar sprawiedliwości, bo musimy. Bo musimy patrzeć na wymiar sprawiedliwości oczami... Ludzi, ani oczami pana posła z całym szacunkiem Borys, Borysa Budki czy Platformy Obywatelskiej, tylko oczami całego społeczeństwa. Jeżeli chcemy i ustawodawca zdecydował przyjąć określony tryb wyboru 15 sędziów w Krajowej Rady Sądownictwa, a dzisiaj jak ktoś mówi, że my nie powinniśmy w ogóle dotykać KRS-u, to ja się pytam, to co zrobić z krajami, gdzie nie ma w ogóle Rady Sądownictwa. To jest dyskusja Panie rzetelna. Ja mam propozycję, Dzisiaj myślimy po jeżeli To miało mówi, być argumenty, no dobrze, więc a jest po ja prostu... Tylko ja mówię argumentalnie. Jeżeli, jeżeli ktoś nam zarzuca, że sędziowie są polityczniani, to chcę powiedzieć, że polski system jest jednym z najbardziej demokratycznych systemów mm -hmm. wyboru sędziów w całej Unii Europejskiej, ponieważ politycy mają bardzo ograniczony wpływ na to, kto zostaje sędzią. Sędziowie sędziów wybierają. Ale jeżeli pan przyjrzy się na przykład Konstytucji Niemieckiej, Nie, no do jest. sądu do A Sądu Najwyższego. Jak rzecz pana nie słuchałem, jak rzecz pana słuchałem, to proszę sobie przeczytać. No to niech pan Weneckiej. sobie przeczyta Ekspertów Konstytucję Niemiecką. Sędziów do Sądu Najwyższego w Niemczech decydują o Dobrze. wyborze politycy panie, i w wielu panie, krajach panie tak jest. Jeśli A jeżeli już... chodzi o Komisję Wenecką, na koniec chcę powiedzieć, panie redaktorze, zachęcam wszystkich czytelników i słuchaczy do tego, żeby jeżeli tylko mają taki czas, mają możliwość, niech zobaczą, co się dzieje, jaka się przewala dzisiaj debata we Włoszech. Czterech zrezygnowało z Rady Sądownictwa sędziów. Chodziło o kwestię ustawiania stanowisk sędziowskich, stanowisk prokuratorskich. Dlaczego o tym dzisiaj ludzie nie wiedzą w Polsce? Dlaczego nie wiedzą o protestach na przykład w Czechach, gdzie była wymiana ministrów sprawiedliwości? Dlaczego o tym się nie wie? Dlatego się nie wie, bo tam nie ma takiej opozycji. A polska opozycja ma to do siebie, że potrafi wylatywać ze wszystkimi rzeczami na forum unijne, na forum międzynarodowe i tam prać brudy polskie. Ostatnia rzecz, ponieważ na pytanie o możliwość. Jakiegoś porozumienia. Ona pokazało jednoznacznie, że w ogóle nie ma żadnych nie, szans. Nie ma każdy, każdy, z, każdy z panów mówi, w gruncie rzeczy, na pytanie o możliwość porozumienia, powtarza jakby prawda, zarzuty, które są wobec siebie. A mam takie ostatnie pytanie. Gdyby w rozwiązywanie tego sporu zaangażował się Kościół jako mediator? Czy uznalibyście ten, żeby pod autorytetem kościoła, który no jakoś gwarantowałby powagę tej sytuacji, czy zgodzilibyście się na jakieś rozmowy, no powiedzmy, robocze? czy znaczy, Panie redaktorze, ja jestem wielkim zwolennikiem rozdziału kościoła od Państwa, mam hmm. szacunek i, i, i dla mnie mam wiele autorytetów wśród, wśród nie, osób związanych z kościołem, ale z całym szacunkiem no jednak zostawmy Bogu co boskie, a państwu co, państw, co my mamy do zrobienia. Znaczy nie wierzę w dobre intencje tego rządu. Przez, hmm. sześć, przez cztery lata pokazano, że nie chodzi o żadną reformę. I absolutnie, znaczy tutaj jest wielkie pole. E, Dobrze, znaczy, to... to jest ta, ten mur, który nas hmm. dzieli, bo my wychodzimy z prostego założenia, że to, że ktoś jest wybrany w parlamencie, nie... nie przez to nie staje się omnipotentny, przez to nie wie wszystkiego. To mówienie o tym, że to jest wola suwerena, ja, ja mam wielki szacunek do suwerena i nigdy nie powiedziałbym, że ja robię coś w jego imieniu. I panie, ja bym nie szafował tym argumentem. Panie Natomiast mam nadzieję, wystarczy, panie redaktorze, hmm? wczytać się w naukę społeczną Kościoła, Wystarczy wczytać się w encykliki papieskie i nie potrzeba żadnej mediacji, tylko niestety ci, którzy mówią, że są konserwatywni w poglądach, łamią elementarne zasady społecznej nauki Kościoła katolickiego, jeśli chodzi o kwestie wymiaru sprawiedliwości i trójpodziału władzy. I to jest między nami różnica. My w tej kwestii szanujemy społeczną naukę Kościoła, a niestety nasi oponenci w sposób absolutny łamią to, o czym również mówią encykliki papieskie, czy o czym mówi nauka społeczna Kościoła. Panie ministrze, czy wy zgodzilibyście się na rozmowy? pod egidą kościoła? I co pan odpowie ministrowi? Yy... Panie redaktorze, no ja akurat czytam encykliki czasami, bo y, bardzo dużo mądrości z nich wynika, y, chociażby Rerum Novarum. Chyba w waszych czasach za dużo tych encyklik nie czytaliście, zwłaszcza Rerum Novarum, bo gdybyście to czytali, to byście wiedzieli, na czym idea solidaryzmu społecznego polega. Ta idea została wprowadzona dopiero z chwilą, kiedy nastał rząd Zjednoczonej Prawicy, więc jeżeli mhm. już tak mówimy o encyklikach, no to czytajmy je po prostu. Natomiast to powiedzieć tak, kiedy ja wprowadzałem reformę swoją dotyczącą przez... Y Spraw transgranicznych ja z kościołem rozmawiałem. I bez kościoła nie da się bardzo wielu rzeczy zrobić za granicą, przykładowo, więc ten interesariusz, niezwykle ważny z tak wielką, bogatą historią, jest dla nas również niezwykle istotny, także w rozstrzyganiu różnego, różnego rodzaju sporów natury społecznej. A tutaj także no, dużo manipulacji jest, przekłamań. Więc ja akurat przy swoich reformach zawsze również z przedstawicielami kościoła rozmawiałem i w, oczywiście. Można dzielić tak, jak pan poseł to robi, ale ten rozdział absolutnie nie przeszkadza temu, żeby rozmawiać z kościołem. To, to, to jest yy, yy, tak, jak i ja, mam, czy chcemy, czy nie chcemy, także i z państwem rozmawiać, musimy. Natomiast to państwo z nami nie chcecie rozmawiać, no to dobra, teraz... No dobra, Ko kończmy tę dyskusję, no bo okay. naprawdę. Yy, tym akcentem, yy, którym panowie się absolutnie nie zgadzają. Ponoszą Państwo emocje, chcą zrywać debatę. Ja Kończymy. Nie chcę to my... złączyć, tylko że ona nic nie przynosi. Bardzo... Czy znaczy, myślę, że się razem zgodziliśmy z tym, bo jeżeli oboje, obaj powołujemy się na encykliki papieskie, znaczy m, tylko, że nie, to... po, polityków nie poznaje się po słowach, a poczynach. Ja bym wolał, żebyście Państwo rzeczywiście nie kwestionowali pewnych rzeczy, tylko ze zrozumieniem przeczytali. Następna, tak jak na przykład. Dostępnego dla... e, w naszych czasach e, e, naukę... plus waszych pa, nie było. No. Ojca Świętego Papieża muszę, Franciszka, chociażby w tym zakresie. Następną debatę możemy zrobić na temat nauczania społecznego Kościoła, bo widzę, że przyszli tutaj specjaliści. Bardzo serdecznie dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo dziękuję państwu.